poniedziałek upłynął pod znakiem awarii systemów informatycznych Państwowej Komisji Wyborczej i walki o miejsce u boku Zbigniewa Konwińskiego w drugiej turze. Ostatecznie zwycięzcą okazał się Robert Biedroń. Nasz reporter przygotował także relacje z wyborów samorządowych w sąsiedniej Ustce. Wybory samorządowe w Słupsku okazały się prawdziwą karuzelą emocji. Awaria systemu informatycznego PKW sprawiła, że nastąpiło spore opóźnienie w publikacji oficjalnych wyników i o ile najwyższe poparcie dla Zbigniewa Konwińskiego nie podlegało dyskusji, tak nazwisko jego kontrkandydata w drugiej turze zmieniało się kilkukrotnie. Poniedziałkowego ranka lokalne media obiegła informacja, że obok kandydata PO do drugiej tury wszedł Robert Biedroń, reprezentujący komitet Nareszcie Zmiana. Kilka godzin później jedna z lokalnych redakcji poinformowała o roszadzie na pozycji wicelidera. Miejsce Biedronia zajął jego imiennik, Robert Kujawski. Co ciekawe, zarówno przedstawiciele komitetu Nareszcie Zmiana, jak i osoby skupione wokół Słupskiego Koła Prawa i Sprawiedliwości byli pewni zwycięstwa swojego kandydata. O udział w drugiej turze nie musiał się martwić Zbigniew Konwiński, który na specjalnie zwołanej konferencji podziękował swoim wyborcom i zachęcał ich do udziału w planowanej na 30 listopada drugiej turze. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować mieszkańcom Słupska za to zaufanie, którym nas obdarzyli, obdarzyli listę Platformy Obywatelskiej, obdarzyli mnie. Z tych wyników, które mamy, wynika, że i ja wygrałem wybory w pierwszej turze, pierwszą turę, i Platforma Obywatelska wygrała wybory do Rady Miejskiej, więc to dla nas jest na pewno duży powód do satysfakcji. Mimo tego trochę gorszego wyniku na szczeblu ogólnopolskim, tutaj Platforma Obywatelska w Słupsku wybory wygrała. Bardzo jeszcze za to raz serdecznie dziękuję i bardzo gorąco proszę o taką mobilizację wszystkich naszych wyborców, wszystkich, którzy na mnie głosowali w pierwszej turze, o to, żebyśmy byli razem za 2 tygodnie. To się jeszcze nic nie skończyło, jeszcze nic nie wygraliśmy, wszystko jest przed nami. Potrzeba po prostu tego, żeby za 2 tygodnie mieć 1 głos więcej od konkurenta, który będzie ze mną w drugiej turze. Bez względu na to, czy to będzie Robert Kujawski, czy Robert Biedroń. Kto by to nie był, trzeba będzie tą drugą turę wygrać. Jestem optymistą, nie odpuszczam. Przez te 2 tygodnie na pewno będę ciężko pracował wspólnie, nie tylko z Platformą Obywatelską, ale już mamy sygnały z wielu różnych środowisk, które do nas się zgłaszają i chcą nam pomóc w tej kampanii. Ludzi, którzy nie są na co dzień zaangażowani w politykę, a chcą pomóc nam w kampanii przez najbliższe 2 tygodnie, więc na pewno z tego skorzystamy, będziemy ciężko pracować po to, żeby wygrać, bo na razie to tak naprawdę to jest bardzo połowiczny sukces. Mamy dobry wynik do Rady Miejskiej, mamy pierwsze miejsce po pierwszej turze, no ale potrzeba tego 1 głosu więcej w drugiej turze i o to będziemy przez 2 tygodnie usilnie zabiegać i prosić mieszkańców Słupska. Ostateczne wyniki pojawiły się dopiero w poniedziałek po godzinie 17. Według PKW ostateczne rozstrzygnięcia wyglądają następująco. Największym poparciem wśród kandydatów na prezydenta Słupska cieszył się Zbigniew Konwiński z poparciem 29%. Jego bezpośrednim rywalem w drugiej turze będzie Robert Biedroń, na którego swój głos oddało 20,5% uprawnionych. Robert Kujawski ostatecznie zadowolić musiał się 3. lokatą i mandatem radnego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, otrzymując 18,5% poparcia. Tuż poza podium znalazł się prezes Energii Czarnek Słupsk Andrzej Twardowski. Przez wielu wskazywany jako faworyt wyścigu o fotel prezydencki kandydat Słupskiego Porozumienia Obywatelskiego zadowolić się musiał 16,5% poparciem. Równie rozczarowany może czuć się dotychczasowy wiceprezydent Andrzej Kaczmarczyk, na którego głosowało niewiele ponad 10% słupszczan. Listę zamykają Aleksander Jacek, Mariusz Andrzej Łach i reprezentujący nową prawicę Ryszard Bogusz. Zbigniew Konwiński, choć z pewnością może czuć się rozczarowany porażką Platformy Obywatelskiej w skali krajowej, nie krył zadowolenia z rezultatu osiągniętego przez swoje ugrupowanie w Słupsku. To myślę, że Słupczanie sobie powinni właśnie odpowiedzieć, kto będzie tutaj skuteczniejszy dla Słupska. Wspólnie powinniśmy sobie odpowiedzieć. No, ja mam te relacje z Urzędem Marszałkowskim dość dobre, czy nie tylko z Urzędem Marszałkowskim, ale w poszczególnych ministerstwach, kiedy rozmawialiśmy o ważnych dla Słupska sprawach, udawało się te sprawy skutecznie jakby pchnąć do przodu, jak chociażby czy Słupski Ring, czy te projekty w ramach ten projekt transportowy między innymi w Słupsku, czy wiele innych, jak uzbrojenie strefy ekonomicznej w Redzikowie, więc to jest pewnie atut. A dla niektórych być może to będzie minus, bo to będzie też przekładać na te preferencje ogólnopolskie. Słupski parlamentarzysta nie zamierza spoczywać na laurach i przed drugą turą wciąż zamierza aktywnie prowadzić kampanię. Dalej będą aktywne, my nic nie odpuszczamy, teraz jesteśmy trochę zmęczeni, bo te wyniki do rana spływały, do rana je obserwowaliśmy, ale nic nie odpuszczamy, 2 tygodnie ciężkiej pracy po to, żeby wygrać, ale nie wygrać dla nas, tylko wygrać dla Słupska. Tak? Ja jestem posłem na Sejm, to jest naprawdę wielki zaszczyt, ale uznaliśmy, że tutaj Słupski jest jakby ważniejszy niż ta polityka ogólnopolska i mam nadzieję, że to się dla nas pozytywnie zakończy za 2 tygodnie. Ponad 20% poparcia Roberta Biedronia dla wielu słupszczan okazało się sporym zaskoczeniem.
Wynik taki nie był natomiast niespodzianką dla bezpośredniego zainteresowanego. Do tych wyborów trzeba podchodzić z pokorą. Wynik może być różny, ale swojego przyrzeczenia nie zamierzam złamać. Będę nadal działał i będę pracował. Obiecuję Państwu, że przez kolejny rok, jaki został jeszcze, jeżeli nie zostanę prezydentem, mojego posłowania nadal będę tak aktywnie działał dla Słupska. Według słów posła Twojego ruchu o jego niespodziewanym sukcesie zadecydowała otwartość w relacjach z mieszkańcami Słupska. Staliśmy na ulicy, moja kampania była prowadzona przede wszystkim na ulicy, w przeciwieństwie do innych kandydatów i widziałem, jakie są nastroje mieszkańców Słupska i widziałem, jak ludzie reagowali na ulicy, a reagowali bardzo pozytywnie. Chcieli tych zmian, oczekiwali osoby, która przyjdzie z zewnątrz, która posprząta tutaj, która sprawi, że Słupsk nie będzie zakładnikiem układów politycznych czy partyjnych, ale w końcu będzie normalnie rządzony, więc dla mnie to wysokie poparcie, nie wiem jeszcze, czy będę w drugiej turze, ale na pewno wysokie poparcie nie jest zaskoczeniem, ale przyjmuję to też z pokorą, bo to jest bardzo silny mandat zaufania, to jest bardzo wysokie poparcie i to są oczekiwania społeczne, więc jak dzisiaj rano wstawałem, to czułem, jakbym miał na plecach takie 30 kg dodatkowo, no bo problemów jest bardzo wiele do rozwiązania. To nie są łatwe problemy, ale mam nadzieję, że w końcu po tych latach stagnacji Słupsk żyje i zajdą tutaj zmiany, które są oczekiwane przez większość społeczeństwa. Obaj zwycięzcy podkreślali, że kampania wyborcza prowadzona była pozytywnie, bez zbędnych personalnych ataków na politycznych oponentów. Podsumowując wyniki słupskiej walki o prezydenturę, łatwo dojść do wniosku, że mieszkańcy okazali dotychczasowym władzom czerwoną kartkę, o czym świadczy dosyć znaczna porażka Andrzeja Kaczmarczyka, który dodatkowo nie wprowadził do Rady Miasta ani jednego kandydata ze swoich list wyborczych. W niewiele lepszej sytuacji jest Słupski Sojusz Lewicy Demokratycznej, który poparł kandydaturę obecnego wiceprezydenta. Z ramienia sojuszu osamotnionym radnym zostanie Paweł Szewczyk. W Radzie Miejskiej zasiądzie 9 przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, m.in. Marcin Dadel, Bogusław Dobkowski, Jarosław Teodorowicz, Beata Chrzanowska, Bernadeta Lewicka i Jan Lange. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 7 mandatów, wprowadzając do Rady m.in. Roberta Kujawskiego, Tadeusza Bobrowskiego, Wojciecha Lewenstama i Jadwigę Stec. Trzecią siłą w Radzie będzie Słupskie Porozumienie Obywatelskie, które reprezentować będzie 4 radnych. Andrzej Twardowski, Marcin Sałata i Jerzy Mazurek. Nazwisko 4. radnego pozostaje na obecną chwilę nieznane. Kandydaci startujący z ramienia Komitetu Nareszcie Zmiana Roberta Biedronia zdobyli 2 mandaty, prawdopodobnie dla Krzysztofa Kido i Andrzeja obecnego. Według nieoficjalnych informacji w Słupskiej Radzie możliwe będzie zawiązanie koalicji pomiędzy klubem radnych PO a przedstawicielami Słupskiego Porozumienia Obywatelskiego. Przy takim rozstrzygnięciu nowo powstały sojusz miałby ponad 50% udział w Radzie. Tegoroczne wybory samorządowe są dla Platformy Obywatelskiej poważną szansą na zdobycie władzy w Słupsku, mieście do tej pory utożsamianym jako bastion lewicy. Okazało się jednak, że coraz gorsza forma SLD odbiła się na wynikach wyborów lokalnych. Kandydatom z lewej strony nie pomogło rozbicie głosów pomiędzy sojusz a komitet Andrzeja Kaczmarczyka, a formalności dopełnił Robert Biedroń, zabierając wspomnianym komitetom znaczną część elektoratu. Frekwencja niedzielnych wyborów wyniosła 39%. W Ustce nie udało się rozstrzygnąć tego, kto będzie nowym burmistrzem kurortu. Będzie do tego potrzebna druga tura głosowania. Zmierzą się w niej Jacek Graczyk i Marek Kurowski. Według wciąż nieoficjalnych wyników prawie 45% głosów zebrał startujący z własnego komitetu Jacek Graczyk. W drugiej turze znalazł się też Marek Kurowski z Porozumienia Samorządowego, który zdobył blisko 31% głosów. Poza drugą turą znalazł się kandydat Platformy Obywatelskiej Wojciech Krasucki, cieszący się wynikiem 19% głosów. Czwarty kandydat z komitetu Przebudź się Ustko Marek Janczewski zdobył zaledwie 5% głosów wyborców. Są to wciąż wyniki nieoficjalne. Ustczanie poznali już cały skład nowej Rady Miasta, w której zasiądzie zaledwie 5 radnych z poprzedniej kadencji. Skład nowej Rady to Zbigniew Nowicki, Grzegorz Koski, Maria Czaplińska i Rajmund Sarna z Porozumienia Samorządowego. Barbara Podruczna-Mocarska, Anna Wańtuchowicz i Wiesław Banasiak z Komitetu Jacka Graczyka. Paweł Basiński, Przemysław Nycz z KWW Lot Ustka i Ziemia Słupska. Platformę Obywatelską reprezentować będą Edyta Żebrowska, Krzysztof Korniluk i Adrianna Cerkowska-Markiewicz. 2 radnych PiS wybranych przez mieszkańców Ustki to Wojciech Wilczyński i Andrzej Bednarczyk, zaś Adam Brzuska to jedyny radny KWW Samorządność dla miasta Ustki.
Termin drugiej tury wyborów samorządowych to niedziela 30 listopada. Wówczas Jacek Graczyk i Marek Kurowski ostatecznie zawalczą o fotel burmistrza Ustki.